jest generalnie teraz naprawdę dobrym czempionem. No, nie wziąłem Lipton T. Byłem przekonany, że przebiegłem przez postać, a nie wziąłem jej. Też mocne. Też mocne. Moglibyśmy w sumie, nie wiem, czy nie przejść na 9-19 jeszcze na PBE, na jakiś meczek. Generalnie jakbym dostał 4 gold albo 2 postacie, to wolałbym 2 postaci zawsze. Najbardziej useless champion? Myślę, że chyba Camille. Wodę piję. Elise w ogóle jest, uważam, że bardzo grywalna. Jest demonem, shapeshifter. Moim zdaniem się zgadza. Szczególnie, że teraz 9.19 dostanie buffa, to już w ogóle. W ogóle w 9.19 też Voidy będą miały reworka. I tak naprawdę wtedy już Kassasyn nie będzie grywalny. Znaczy, nie, no będzie grywalny, ale na pewno nie będzie taki mocny. Ale jajca. Co ja mam teraz zrobić? To nie podoba mi się to. Brakuje nam frontlina. Nie no, potrzebujemy jedynki, żeby jakiś upgrade zrobić, bo inaczej jest dramat. Kuźwa, nie zdążyłem kupić Jace'a. Fuck. Pycznie. A, niepotrzebnie to sprzedawałem w ogóle. Głupi jestem. Niko, sobie wytrzymać na late game, czy w early też się opłaca? W early nie, ale żeby zrobić na przykład tiera... Jak bardzo potrzebujesz jakiegoś tiera srebrnego, z tier 3 na przykład, to się opłaca. Moim zdaniem. Ale to musi być bardzo specyficzne, na przykład Szywana, to bym... Albo Ashka. Bo potrzebujesz bardzo do kompozycji, nie? To bym pomyślał. Ale tak to generalnie raczej trzymasz na tier 4. Chyba, że naprawdę potrzebujesz po prostu jakiegoś tier 3 do tego, żeby kompozycja działała, nie? Bo nie możesz dostać. To wtedy tak. A tak to generalnie nie bardzo. Tu powinniśmy mieć 10 golda tak naprawdę. Trzeba się zastanowić, co robimy. To musimy zostawić. Dwa knighty też by się przydały. Więc tu mamy goldów 4. No to idealnie. To idealnie. Bop. Trzy piraty. To mamy wygraną, okej. Okay. Tak, sobie zrobimy jednego Kasydina, zatrzymamy. Stronę z patronami tam do TFT, no wejdź po prostu na stronę League of Legends. I to tyle. Wybieracie najbardziej useless trade w tym meczu? Nie do końca, TF jest naprawdę fajny. Hit.
No i teraz jest ciężki wybór. No nie, nie ma wyboru, bo mam 18. Nieważne. Źle policzyłem. Czyli tak naprawdę kupujemy wszystko. No, no w 9.19 wchodzi dopiero na dzień przed TwitchConem. Będzie spoko. Na nowym patchu grane będzie. A ten co, bez piratów? Coś mu się spierdoliło. Chyba nie zdążył zrobić swapa. Tak mi się coś zdaje. No, ale miał farta, że mu się Eliska nie przemieniło. Jeszcze dodatkowe dwa damage by dostał. Pan Only Bearer i byłby na 79. Jak forma? Jako tako. Spadliśmy dzisiaj z Mastera do D1, ale odbudowujemy sobie LPM, a na drugim koncie jesteśmy Challenger. Co my tu mamy? Bierzemy Magic Resist na razie. GA też by było spoko, ale... Nie wiem. Więcej Castrory w tej chwili mi bardziej potrzebne. Tak mi się wydaje przynajmniej. Kurde, na ten Kasadin. Na razie zrobimy tak. Git. Jakie bez itemki na Branda? Na Branda coś z attack speedem. Byłoby ok, moim zdaniem. Czekajcie, bo myślę teraz. Morello jest ok na nim też. To by się przydało na tych knightów sprzedać, jak jeżeli wygramy. To jest duży buff teraz, że mamy demony. Naprawdę, bardzo duży buff, bo spiderlingi zabierają manę. Z mega chat. Ludzie często to zapominają, że coś takiego się dzieje. Panie, bo czasem nie ma gdzie oglądać TFT u polskiego streamera. O co chodzi, Waver? Przepraszam, nie, chyba niczego nie przeczytałem wcześniej. Kasadina moglibyśmy sprzedać. Dobra, zrobimy tak. I zobaczymy, czy trzeba będzie go sprzedawać, czy nie. Zobaczymy, czy dostaniemy golda. Oj. Chodźcie, kurwa.
A to ciekawe. Za złote skrzynki trzech czempionów tier 3 dostałem. Kto by się spodziewał? Git. Kosa, ale kosa jest. Ale jest kosa, jasny gwint. W sensie dobrze. Rageblade? Czy Gunblade? Na jakim Magic Resist? Pytanie ze 100 punktów. Chyba bym dał na Sejuani. Zrobimy tak, przetrzymamy. Zostawimy kupić Gnara. Możemy wstawić na postać, która nie będzie używała go w przyszłości. Ok. Prawda, mogliśmy też wstawić tą. Zrobimy tak. Najprawdopodobniej ją sprzedamy. Więc będzie ok. No my zrobimy tak. Lul. Demony na razie musimy przetrzymać. W ogóle ten koleś też ma 100 hapsów, nie? Ani razu na niego nie graliśmy. Pewnie teraz na życie na niego zagramy. Gamble na szowanie mało leczy, moim zdaniem było Ginsu i BT. Ale BT leczy tylko wyłącznie z ataków normalnych, a nie leczy z Dragonfire'a, z którego dodaję dwa razy więcej. Więc trochę się to nie zgadza, kolego. Każdy atak uprzednio liczy się jako spell? Nie, nie liczy się jako spell, ale zadaje magiczny damage, jej ogień. Czyli jest leczone 25% z jej ataku fizycznego i 25% z ognia. To jest o wiele lepsze niż Bloodthirster. Mój Cion. Bierz kreple. Poppy też była spoko, ale no. O, siema. Boop, 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 boop
Ale ten... Ha, Kasadin jak skontrowany. Git. Na Gnarze, Gunblade czy BT? No, Gnar z Gunblade'a by tylko leczył jak się ultuje, więc bez sensu raczej, nie? Taka różnica spora. Co tu się dzieje w ogóle? Ja jebie tej. Nie no, musiałem tak zrobić. Dlaczego sprzedałem Nidali? Bo mi nie była potrzebna, a kosztowałaby 2 golda w sklepie, bo traciłem interest. A i tak jej nie będę wstawiał. Jeden Gnar. Tylko jeden Gnar, dobra. Jest okej. Okay. Robimy... Aja! On teraz robi tutaj fuzję, nie wiem czy zwróciliście uwagę. Chyba taką pozycję to jakby robił fuzję. Patrzcie. Cyk. Widzicie? Kurde no. Ja jebie. Nie wierzę w takie rzeczy, co tu się dzieje w ogóle. Stanuj. Dobrze, że on jest brązowy. Wygraliśmy i tak. Nie no, ale jeszcze zastanowała. No, to nie to niestety przegraliśmy. Nie, yeah, pierdziele. Ten drugi stan przesądził, a byłem przekonany, że wygrywamy. O, Lipton. Kurde, no nie wiem. Naprawdę nie wiem, czy czasem nie zrobić tego RFC na niej, ale bardzo by się przydał pedek po prostu. Tutaj Morello. Poczekamy jeszcze. Mamy tyle HP, że to tam nie jest problem. Teraz także nie świrujemy o winstreaka, więc powinno być ok. Dać Sedżu zamiast tego drugiego Gnara? No ale co mi daje to Sedżu? Tylko Knighta. To tyle.
teraz nie ma różnicy. Stana brązowa, słuchajcie, brązowa Sedge, żeby się odpaliła, to trzeba jakiegoś cudu obecnie. Więc w niczym to mi nie pomaga, tak naprawdę. Ale by słoinik wjechał. Zawsze taka Sedge była. Sedge taka zawsze była. Akurat nie ma nic, nic się nie stało. Tak samo jest Gnar na brązie. Cudu albo GA? No, no z GA tak, jasne, no ale... Nie masz ten Winnetou, nie? O jasny gwint, Swain! Hej! O ty! Draniu z gumy! Dokładnie, kochanie. No i zabierzemy Morolo. Morolo bardziej potrzebujemy niż w tej chwili PDK albo cokolwiek. Ktoś tu jeszcze gra tymi Gnarami? Chyba srebrnego. Znaczy, mówiąc szczerze, jak mam okazję grać dwoma Gnarami, to bym grał. Więc to nie jest głupie. Ten Blitzcrank, dzięki. Ale wjechał tam. Jezu. Sprzedałem tą Sedge'u. Gitowo. Poczekamy na raptory i wtedy decydujemy, co robimy z itemami. BF na Kenana pod GA. A co jak nie dostanę? Nie dostanę armora i co wtedy? Szczególnie na jedną rundę przed tymi draniami. Wtedy Sword of Divine? Wiadomo. Zawsze miej Force of Nature na najgorszym czempionie gdzieś tutaj, którego możesz odseparować dla hextechów. Zawsze miej w stole. Ten z tym Swainem, ja to denerwuję. Denerwują mnie! Co on w ogóle gra? Słuchajcie, Nidalee zamiast Szywany? Ważnie? Bo Wilda daje Gnarowi? No bez przesady, on ma Sorcerera i Demona, ty po co mu ten Wild? Nie kumam. Nie ma armora. Mama,
O Jezus Marian. Ale dziecko przebiło uszy. Dobra. Żegnam o ziemble. Słajna my nie zobaczyliśmy. Co tu się dzieje? Dobra, muszę się zastanowić. Złota Lisandra, tak w ogóle, nie wiem, czy widzicie. Odpala się i nikogo nie trafia, bo ma RFC, dlatego się nie robi RFC na niej. Sparkę chyba właśnie zbudujemy teraz. Tak mi się wydaje. Jasny gwint. Dobra, nie ma szans, żebyśmy grali... Nie ma szans, żebyśmy grali 6 przyfterami. Tylko niestety on jest w drugiej, powinno być w ostatniej linii, na 1000000%. Ale zaj, przerzucenie z lewą na prawą, jasny gwint. Panteon? Panteon jest spoko, nawet po nerfach. O, jest Panteon. Nie bierzcie go. Coś innego ewentualnie? O, Knighta wziął. PD jest, owszem, ale no jednak wolę wziąć Panteona. Żeby mieć srebrnego, nie? To chyba ciekawsze to jest. Tak mi się wydaje. Mam 3 shapeshifterów, no ale 2 gnary są przesadzone, więc wypierdalamy tego Kennena. Dobry jest, ale nie aż tak dobry. No, nie, Leona nie trafiła z ulta, naprawdę? Ale Lipton. To jest straszny Lipton. Będziemy teraz grali na niego.
Co się stało z tym? On się teraz sam zabije. Dobrze. Kennen robił damage, ale Kennen nie jest endgame'owym dla nas czempionem tutaj. Drugi Spark. O, cię kręcę. To ciekawe. To jest bardzo dla nas gites, bo on nie ma jak się leczyć. Też dostał Sparka. Ten dostał demona. Gra jednym demonem. To się ucieszy, bo da tego demona na kogo? Na Kha'Zix'a pewnie. Nie, na Pajka da, nie? O, na Pajka da. Przerzucany jak bruzek zabawka. Wiem, była niedalka. Czemu nie na siebie, Kyle? No nie potrafię tego skumać, nie? Naprawdę nie potrafię tego skumać. Czemu ona na siebie nie rzuciła tego ulta? Nie kumam tego. Złoty gnar. Pierwszy raz w życiu mam złotego gnara. Pierwszy raz w życiu mam złotego gnara. No. Znowu gram na tego gnoja. Spoko. Zbalansowany team comp. Dostał za milion damage'ów, dwa ciosy. Nie lepiej dwa srebrne? Panie, ja tu YouTube robię. Został tylko ten. No dobra. No dobra. Nie, mogłem teraz przestać na lewo. Bla, spierdoliłem. No, przemienisz się, Gnar? Gnoju z gumy? Ładnie. 5700. Zobacz, jaki on damage dostaje w ogóle. Jakaś paranoja.
No niestety, no ale Demon Pike mi tutaj robi koło dziury, nie? Nie jestem w stanie tego wygrać. Nie ma szans. Demon Pike jest po prostu nie do zrobienia. Demon Pike jest po prostu nie do zrobienia. Hextech za Nidę. To jest myśl jakaś. Dzięki chat. Ty. Ale jestem debilem. Pepega jestem. Straszna. Nieważne, nieważne. Dobrze, że to będzie na YouTubie. Bo nikt by nie uwierzył, że zrobiłem coś takiego. Nie wiem, coś mi się ubzdurało.